Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jest ze mną Lukas. Hej, witam również wszystkich. Oraz tam jakieś tam trzy typki na drugim TS-ie, raczej na drugim kanale TS-a. Z którymi będziemy coś walczyć. Coś tam robią złego. Tak, dobra, lecimy dalej z naszą rozgrywką. Gamepiety na razie. To jest nasze drugie taka sesja nagraniowa, więc widzieliśmy już pierwsze komentarze, pierwsze tutaj aktywność pod pierwszym filmem, więc wielkie dzięki za to oczywiście. Za wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Fajnie, że przyjęliście ciepło tą serię. No w sumie ja się zdziwiłem, że tak dużo ten osób chociaż się zadowoliło. Dużo osób się pisało też, że jest bardzo podobne do tego, Dżihadu Niedźwiedzia i Ignacego, co nie wiem, gdzie a to jest, też... nie zgadza się, to jest gówno prawda. Bo już sobie przypomniałem tą serię, przecież tam oni grali we dwóch, tak? Mhm. Osman Mameluk, tak? No ale było ich we dwóch i boty ich porąbiły, no. A my tutaj gramy 3-2, więc ja się nie zgadzam z tymi twierdzeniami. Gramy może tymi samymi państwami, ale mamy dużo no jest po prostu inaczej, tak? Tak, do tego przecież ten, no my z Wotanem fajnie tutaj zawsze współpracujemy, a pamiętacie jak tam było, no, wszyscy. My się potrafimy dogadać, na przykład rozmawialiśmy tu o tym, żebym ja Lukasowi oddał Aleppo, Tate, żeby on miał tutaj ładnie wszystko ustawione i myślę, że to zrobimy w końcu, tylko że trochę będzie mi kosztowało tak, ale to na razie nie ma pośpiechu, bo tutaj jak zdobędziemy tą Wolf of Aden, ty sobie to zdobędziesz, będziesz miał tutaj tego Trainoda zabezpieczonego całego. To wtedy, ale po mi się opłaca dopiero tak naprawdę ciebie przejąć. Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo ja mogę stworzyć Egipt albo Arabię, co nie? Jeszcze nie wiem, co będę tworzył. Czy nie potrzebuję tam tych ziem wtedy? Aha, to trzeba sprawdzić. Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, to zobacz. Tam będzie ci pisało, co potrzebujesz. Do Egiptu na pewno nie, do Arabii możliwe, że tak. Bo wiesz, by było tak, że najwyżej bym stworzył i dopiero wtedy ci oddał. Też, nie ma problemu. No. Dobra, w sumie nie, bo ja tu tylko tak patrzę pod kątem optymalizacji przepływu gotówki, bo ja będę teraz Persję chciał, ta Basarabia by mi się też przydała, bo jest też takim fajnym tutaj. Wbijają się we mnie, jakbyś mógł tu podejść, albo i nie, albo może wygram. Czekaj, bo ja rzeczywiście zacząłem. Mam więcej morali, mam minusy, co nie? Oj, przegrywam chyba. No to już tak nie jest, to ewentualnie się wycofa, ja tutaj ten fort już pada ładnie. No bierz ten fort, najwyżej tutaj 22 tysiące idzie od moich. Bo my coś chcemy od Etiopii, nie? No właśnie nie pamiętam. Nie, no chyba chcieliśmy, żebyś miał przejście do Kafy i kopalni złota. Tak. Dwie prowincje chciałem brać. Tak, tu jest 3,9, to w sumie to starczy. Się pocieszyłem trzema stabilności. No ja mam dwa. I zanektowałem wasala. No zobaczmy, co komu Tfał wypowiedział tą wojnę. Zrobił? Właśnie jeszcze nie. Ale myślisz, że on... Nie, no ja myślę, że oni nam ściemniają, wiesz? Z wojną, że oni się tak kłócą tutaj, że to jest jakieś ściema po prostu. Czemu moje wojsko nie ma morali w ogóle? Nie pojęcia. A już rośnie, dobra. Weź tam obserwuj, bo ja tutaj robię teraz ten Province of Interest sobie zaznaczam. O, no dobra, powiem ci, że tu się robi gorąca sytuacja, ale myślę, że damy radę. Dobra, podbiliśmy ten Fort 1. Mam zaznaczone. Dobrze. No ja potem w Cirkazję będę musiał. O, podbiliśmy, to chodźmy tam wyczyścić Etiopię. Ale właśnie nie chcą się podać jeszcze, dużo jeszcze brakuje. Ale nie, to wojska Etiopii, chodźmy zaatakujmy. Dobra. Teraz. To idź pierwszy, czekaj, żebyśmy nie szli razem, co nie? Utracimy manpower niepotrzebnie. No tak, to 5% to jest sporo, to czy ja mam iść, dobra. Tak, idź, ja będę za tobą. Bo i tak się pierwszy wbijesz. Czy ja mam może lepiej, chociaż ile masz manpowera? 4000, ale mi się szybko odnawia. No ja mam 0 i mam minus 18 tysięcy. Więc trochę lipa. No ale oni też, nie jest tak jak tam Faust nam mówił, że stoi tak wyjebiście z tym empowerem. Znaczy on mówił, że on ogarnia, wie, siedzi jeszcze coś tam empowera ma, a po prostu repu z Sunini by to wszystko tracą. Iść tam od drugiej strony jakoś... O, miło to, nie? Miło. Nie, dobra. A i tak trzeba będzie wejść w tych buntowników. I tutaj podziel sobie na oddziały takie po 12 tysięcy. Wiesz, no też... tutaj sobie ten friendly can attach mam i po prostu dlatego tak wszyscy tu się zebrali. A, ta to twoje, dobra. Dobra, bo ja bym poszedł oblegać stolicę Etiopii. Teraz. Czekaj chwilę, bo ja mam naprawdę dziwne rzeczy tutaj do... Chodź tym 11 mam do Asaba. Do Asaby. Tutaj Etiopia stanęła na forcie, to możemy ją zaatakować. Dostaniemy wtedy bonusę na karę. Ja podbiję ile się da tutaj na tym, coś tam, Barsangali. A potem się zobaczę, albo się tupa już się cofa Etiopię. Dobra, na Harer się ustawię. Gdzieś tutaj, bo ja bym tak zabrał od tych.
Nie kazał im oddać mi to. Nie mogę. Bo nie mam, właśnie, muszę je podbić prowincję, dobra. Jakby tu się to ustawić, co nie? Walczą oni? Nie walczą. Francja walczy z kim? Anglia, Portugalia. Może jednak sobie jakiś tam plan zrobili. A tylko tak udawali, że jest, wiesz, źle. Jesteś? Lukas? Connection lost. Okej, słuchajcie, jest problem z CS-em. Czekajcie, jest mały problem z TSM. Raz zobaczymy, co tu się dzieje. Nie, tego... Problemy. Connected. User was moved out of your channel. Channel switched. Your channel was edited. Tam? Już. Tam już hasło nad tym. Channel created. Czekajcie chwilę, bo są naprawdę wielkie problemy. User joined your channel. Jednak. A dobra, czekaj, teraz stworzyć swój kanał. To. No właśnie o to mi chodziło. Tak, zapomniałem. User was moved out of your channel. Problemy. O, to jest to, jak tu się dzieją takie rzeczy. Fajny odcinek, brawo. Dobra organizacja. Hey, wake up. Disconnected, connected. Disconnected, connected. Disconnected, connected. Error. My także zmontujemy to. Czy ja to montuję. Znaczy ja mam pauzę, więc ja nie mam problemu. A ja wszystkich mogę zmontować na przykład. Bo tam w sumie dobrze, że mamy jeden odcinek na dodatku, to tam nawet w YouTube editorze można wyciąć kawałek w środku. A, mi się to też nie ma problemu. Dobra, ja stworzę kanał i dobra. Zaraz się z Lukasem pójdziemy. Okej. Okay. Anglię zapomniałem. Channel created. Dobra. User joined your channel. Dobra. Ja to ciągle nagrywam. Okej, okay, to pauzowuję. No i jesteśmy okay. Z powrotem. Mamy problemy techniczne. Tak, testy padły. Właśnie. W najgorszym momencie. No, bywa tak czasem niestety. Dobra. No już prawie mam tu podbitego całego tego mniejszego gościa. W sumie to... Co tu od niego chciałem brać? Przejście co nie tam dalej, ale po wodzie? No czekaj, bo ja tak się zastanawiam, co ja mam tutaj robić dalej. Po wodzie pójdę. Brzegiem wody, tak, brzegiem morza najlepiej. Jeszcze od Etiopii mi trzeba te dwie prowincje do Kafy. Bo mówię, jeżeli ty wziąłeś tak, żebyś miał te teraz te kolonizacyjne, czy nie? Idee? Nie, nie masz ekonomiczne. Okej. Okay. Po nich najwyżej wezmę. Ale drugie kolonizacyjne, to już zdążymy mieć w ogóle te drugie? Ciężko będzie. Umówmy się. 5, 6, 7. Nie, no zdążymy. Jakiego masz władcę? Dobrego będę miał chyba teraz. Mam 3, 3, 4, a będę miał 3, 3, 6. Dobra. Nie, to bo mówię, no musimy mieć tak, żeby... Mamy Fuxa, bo Kiksunio nie wziął jeszcze żadnej idei, tak? Tak jak tutaj patrzę. Jest zacofany technologicznej, no i ma cały czas zjebanych władców. Kolejny dobra. Też będzie bardzo zły do dyplomatycznych. Ale jeżeli... Ale to chuj z tym, no. Dobra. Za jakich sumie, żeby się bać Kelfor Peace. W sumie. Kończą!
Póki kraj nie płonie, to wiesz. Jest dobrze. No ale, ale chyba u Etiopii teraz byśmy mieli te dodatkowe bonusy. Ja zmieniam wszystko na ciebie tutaj. Znaczy Etiopia może się chcieć już oddać nam więcej. Na pewno nam odda, jak będziemy tutaj mieli jej stolicę. Nie chcę mi oddać dwóch prowincji nawet. To czekamy, aż padnie stolica. Już jest 42. To tutaj oni planują. Dobra, na razie biorę tak, żeby tutaj to rozwijać ideę na maksa. Jakich mam tych trójkowych doradców? Tak, mam fokus na administracyjny, genialnie. Wojnę z Cyrkazją potem będę toczył i z Golden Hordą. A ja muszę w sumie pójdę, wiesz co, pójdę przez tego, przez ten jogurt, co tam jest, Togurt, Mazap i tak dalej, a tu widzę tlenkę, raczej tu Tunezja już to bije. Bo wiesz, okay. Do Maroko też chce się dostać, jak mówisz, że trzeba tam iść. No, znaczy, bo myślę, że musimy mieć te państwa kolonialne, tak? Mhm. A z drugiej strony by się nie dało przeskoczyć jakoś? I też jakoś się zastanawiam, jak zrobić, żeby suportować Aragonię. No to jak? Jest ciężej, bo nas nie lubi. A czy ona nie jest lojalna i o to chodzi. To jest problem. No właśnie. Nie mam żadnego pojęcia, jak to zrobić, żeby suportować. Jakim cudem Maroko może to suportować, a my nie. Nie wiem, skąd to się bierze w ogóle. Wiem. Mhm. Ja mam pożyczkę, kurde, jedną chyba. Ta? Ta. To ci spłacę. A powiem ci, musiało być to jakoś tak, że ten... że po prostu... jakiś event wsiadł, wiesz? Bo ja niby tu tracę hajs, ale to mało, bo tam 25 setnych. No bo jesteś great power, to nie mogę spłacić twojej pożyczki ta, w ten sposób. Najwyżej prześlesz. No jest wiesz na ile? O, widzę, masz hajsu dużo. Ja bardzo się dobrze. No, masz okay. Ich stolicę. No jest, jak Szewę zdobędziemy, to już na pewno wszystko nam dadzą, co trzeba. Zaraz zobaczę, czekaj. Właśnie to chciałem zabrać tutaj Szewę. Okej, już mam stąd. To odbieraj. Czyli im każe kurde, chociaż moglibyśmy, jakbyśmy powalczyli... A nie, czekaj, dostanę ilość tam tych power projection? 7 punktów, to mało trochę, ale dobra. Dobra, ja odpczajam, ile wojska ma Golden Horda. 19-11 tysięcy, dobra, czyli nie będę potrzebował, 18 tysięcy mi starczy wojska na wojnę z nimi. Dobra, biorę tutaj co mam brać. No najpierw z Etiopią, potem z tym Warsangali. Okej, okay. Dobra, to już się cofam stąd. Budowników akurat. No to teraz akurat zrobimy tak, że ty będziesz miał teraz przerwę, będziesz tłumił tych buntowników. Tak, ustabilizujesz sobie tutaj tą sytuację. O kurde, może być tutaj ta koalicja. Nie będą, jak ja będę miał, wiem, zaraz armię będę budował. Chociaż ja będę też wojnę toczył, ale jak wybuchnie koalicja, to damy radę. Czy to są jakieś mudżyny. Ewentualnie myślałem właśnie, trzeba jakieś sojusze tu zacząć budować wszędzie. Austria już mnie zdjęła z rywala, więc ja chyba zacznę poprawić relacje z Austrią, wiesz? Dobra, a ja spróbuję odzyskać manpower, bo mam bardzo, bardzo mało. Dobra. Czas ścisnąć jeszcze. Dobra, armię, utrzymanie w dół. Gruzja moich tutaj też. Improve relation zróbmy. Za ile mi się kończy trus z tymi? 74, 4 lata, dobra, nieważne. Nie no, może jakoś wytrzymam te bunty. Bo tu się na pewno włączą duże. Uzbek też jest spory, kuźwa. Okej. Okay. Dobra, to ja w sumie... O, widzę Tunezję, tu Sasi mnie zablokowała, będę musiał z nią walczyć jednak. No to dobrze, będzie wojna z Tunezją. I z Tlemkę od razu bym mógł walczyć teraz, ja bym walczył z tym jogurtem. Togurtem. Jak on tam ma. Bo ja chciałem też zablokować Fausta, bo widzę, on tu idzie strasznie w hordę. I to jest łatwa droga dla niego do ekspansji. Ja chcę Fausta z tej strony zablokować. Więc nawet będzie trzeba to zrobić. Francja mnie insultowała. Nie pierdolę z Francją. Tak, Francja toczy wojnę z Anglią. O. Wygrywa ją nawet. W Portugalii tam coś mi nie udaje teraz, wiesz? Intervene in war, jak myślisz? Jakbyśmy mogli, ja pierdolę. 10 lat trusa strasznie to przeszkadza. No, szkoda, że nie zauważyłem tego wcześniej, to bym im dał ten kasę, ale tak to już jest do dupy w tym momencie. Ja sobie
Przecież, kurde, może że zrobiłem, że wziąłem ten Royal Merge teraz. Bo chciałem z wasala z niego zrobić, tak po prostu pokojowo go zjechać, a tak tym tlenkiem mógł podbić, byśmy od tlenkiem zabrali po prostu przez morze prowincję. Znaczy nie, chyba nie. Tak jak jest. Karta. Dobra, ja teraz manpowera próbuję odzyskać. Dobra. Jak ja mam tutaj w sumie z tymi moim, z tą moją kasą? Mogę na coś jeszcze... Jak to chuj, ja mam dużo mam do ulepszania tych prowincji. A, bo mi się pomyliło chyba z moją grą, jak sobie sam grałem. Trenowałeś? Tak. Ja mam strasznie dużo punktów militarnych. Ja też, w sumie. Źle zrobiłem, że teraz zamiast go atakować ten i tego to Gurta, to wziąłem... Znaczy, chcę zrobić z niego wasala. Ale jak już wziąłem tego ślub, to teraz nie będę tego łamał. Czekaj. Ale kogo tak robisz? Togurt. No to jest bo to kiepskie, to szybciej było podbić, nawet no. Nie pieprzyć się z wasalem. Tak, ale niepotrzebnie to zrobiłem, to teraz już nie będę wyjaśniał się cofał, bo w sumie... Realme Air stabilność w dół poleci. Nie chcę. Nie. Ale powiem ci, to może mogło być dobre, jakbym go zaatakował, wtedy miał wolnie też tlemkę samym. Wow! Jakbym zaatakował Tlemken, to wtedy bym z Castellio walczył. No to dobrze. To tu mamy w razie czego jakiś ten. Ma gwarancję niepodległości, mnie to pasuje. Tak. Wojna z Castellio, tylko że Francja może nam interweniować do tej wojny. Właśnie. Ale to chuj z tym. Jak to się mówi. Dobra, tutaj trochę inaczej sobie wojska zrobię. Wykorzystam to, że mam tego manpowera tyle. Ja właśnie odzyskuję teraz, wiem. Znaczy, że nie mam tyle kasy, a nie mam powera. Robię to trochę, żeby mieć trochę tego najemnego więcej. 5, 6. Będę zaraz toczył wojnę z Gruzją. Znaczy z Cirkazją. Nie pamiętam, czy... Nie, Gruzję mam na wasalu, Cirkazję będę podbijał. Dobra. Ja się próbuję jakoś, wiesz, ogarnąć z tym wszystkim. O, dobra, pobuduję budynki. W sumie jak mi ten hajsu doszło też trochę. Nienawidzi Polski, Dania nienawidzi Polski i Moskwa. Moskwy jeszcze nie widzę, dlatego muszę mieć tą... Dobra, armię po 12 tysięcy będą dobre do walki z nimi. Będę musiał w górę atakować. Nie podoba mi się to trochę. Znaczy w górę, wzgórza. No ale trzeba. W sumie to kurde źle zrobiłem, mogę atakować zanim oni to podbili. Boże, co ja zrobiłem. To oni by mieli minusy. Ale co? Nie, bo wiesz, sali buntownicy, co nie? Na wzgórzach. I mogłem atakować, ale tak się zastanawiałem się, czy atakować, czy nie. I w końcu mi podbili prowincję i wtedy zaatakowałem. Przecież jakbym nie mieli podbitej, to wtedy by oni mieli minusy, co nie? Czy no, jak jakoś tak by było. Znaczy bo... właśnie nie, na pewno na fortach by tak było. A na fortach, dobra. Nie ogarniam tego wszystkiego. Kurwa, Heir mi ginie. A kolejny jest o połowę słabszy. Ja pierdolę. Buntownicy w Kosowie. Rusze mi rośnie strasznie. Muszę iść do buntowników w Kosowie i ich zniszczyć. Declare war. Chcesz dołączyć do wojny, czy nie? Mogę przyjść, wiesz, bo na razie i tak będę siedział tu z buntownikami, ale to wiesz... A to jakimiś tam... Nie, 10 tysięcy mi wystarczy. Tak, 17 tysięcy. No czymś, co by tylko, wiesz, przyjmować jednostki, nie? Znaczy te prowincje ewentualnie. Najwyżej wezmę, zrobię tam z kilka tysięcy najemników i wiesz. Okej, to wypowiadam wojnę Złotej Ordzie. Robię teraz tak, że jeszcze Bill Spy Network zaczynam robić na nich. Ja tu mam chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć nacji, które chcą mi wybuchać, nie? Mhm. No ja właśnie nie mam tak, ja mam jakoś tak spokojniej. Jakoś to będzie. Źle zrobiłem z tym Gurtem. A to przynajmniej, jeżeli Tunezję po prostu zaatakuje, bo na nie ma sojuszy w sumie. To jest też dobry pomysł. Tunezję zaatakować, bo wtedy byśmy mieli już do Tlemken dojście. Właśnie, oni tak... Kasylia wzięła sobie Tlemken tutaj, no, gwarancję, tylko po to, żeby mieć tego. Ale no. W sumie, czekaj, jakbym ja zaatakował Jogurt, to z Tlemken samym bym walczył bez Kasylii. No tak? To też może by tak być. No to... Tyle... Tylko skończę tą wojnę z Ordą i się weźmiemy tak, za twoje wojny. Tylko tyle, że ja nie mogę, wiesz, zrobić tutaj bo teraz wasalizację robię tego. Chyba, że przerwać. Czekaj, czy wasalizację robisz?
No bo pomyliłem się, mówiłem ci o tym, co nie było wziąć. A, że Tlenkenu. No. Nie, znaczy jogurtu. A tak to by było bez. Bo on by tlenkiem przyszło po prostu, wiesz, jogurtowi. Ale tak to stracisz jeden stabilności za zerwanie mariażu, nie? O. Ale z drugiej strony atakując tlenkiem będziemy mieć powód do wojny z Castillo, co nie? No właśnie, zastanawiam się co lepiej. Znaczy, bo to nie jest bezpośrednie wypowiedzenie wojny Castillo. Castillo ja bym powiedział, ale tylko, że teraz oni są wszyscy great ten power, więc mogą nam też chcieć wypowiedzieć wojnę i jak. Bo ja teraz bym ich raczej tu nie zatrzymał. Ja nie mam jeszcze fortów dobrze pobudowanych. No ja też nie, ja tu w ogóle mam. Na razie jestem w rozsypce troszeczkę. Muszę ogarnąć. Czyli prosta odpowiedź jest, że musimy podbić Tlemcen tak, żeby nie walczyć z Hiszpanią. Czyli wojna z jogurtem. Dobra, ile masz na administracji? Jakiego masz administracyjnego typa? O, 3, co nie? A tu 4. 9 punktów mam ogólnie. A właśnie, może ja tego następcy tronu. Administracyjne stabilności to nie jest aż tak dużo jeszcze. Zastanawiam się, czy tego tutaj nie przerolować mojego następcy tronu za 50 prestiżu. Chyba go przeroluję, bo jest 3-3-2. Może będzie jakiś lepszy zaraz. A ja chyba idę właśnie na pożyczkę kolejną, wiesz? Chyba, że 70 dukatów wyślę szybko. Masz? Mam, tylko... Bo inaczej teraz jest stabilność. To masy send gift. A nie mam tego... Tu, gdzie mam kogoś? A ty mi wracaj. Za chwilę będę miał. To biorę teraz już ten, wiesz, na minus, bo boję się, że zaraz mi weźmie ten, wiesz, pierwszą opcję stabilność. Już poszło. Dobra. Dzięki wielkie. Kurwa, prawie sam miałem pożyczkę. Ale chuj, ja to bym od razu spłacił. Ja tu zaraz korupcję. Ja mam tak, że korupcja mi spada sama, więc będę brał za chwilę kolejną pożyczkę z korupcji. No mi na razie korupcja nie spada, jest źle. Z nią akurat. Bo muszę. Mam 10, raczej 10 setnych, wiesz, na plus. Aha. Że rośnie. Ja tak. Muszę jeszcze te wszystkie estate'y po ten, to jak będziemy mieli pauzę pomiędzy odcinkami, to je przeklikam, bo po prostu na tym to raczej nie zdążę. Kurwa, jak się ustawiał? Siege to jest to, że pójdą mi oblegać? Support. Bo tu na razie mi idzie łatwo ta wojna z Krymem. 5-1-5-3-3-3. Ja ci tam nic wysłałem, bo nad nie mam jak to zadanie. Ej, zrobić. Ja nie będę potrzebował dużo dyplomatycznych w najbliższym czasie, nie? A nie wiem. Mam 5-1-5. Możliwe wzięcia. No kurde, szybko przylecie z innymi tymi. Dobiorę go. O, mam tego. Mój dziedzic, co nie, dostał cechę, że jest ma morale plus 5. To w sumie nawet fajnie. No to bardzo mocne. Boże, tu mi 21 tysięcy buntowników chce wybuchać. Przecież jak... Mam możliwość zwasalizacji Krymu, więc zaraz to zrobię. Już mam, kurde, plus 20% technologii kosztu. No, to jest akurat normalne. A bo już renesans się odpalił przecież, tak? Tak. Jak z tym renesansem my stoimy w sumie? No, się mi natyka, w Konstantynopolu go już mam. Czekaj, bo ja może bym już mógł przechodzić, tylko kasę bym może musiał zebrać. Jezu, technologia, tak, no renes. No ja mam gorzej. No jeszcze nie mogę, ale będę musiał kasę zebrać, wiesz? Dobra. Ja potem kolejną wojnę będę toczył jeszcze jedną wojnę z tym, z Krymem, niedługo. Okej, dobra, spoko, nie, to znaczy walcz najwyżej, ja sobie ogarnę tutaj, wiesz, te wszystkie bunty i tak dalej. Bo za to tutaj będę miał. 22 tysiące, gdzie ja mam 20 tysięcy, 21 tysięcce, to może dam radę jeszcze. Kolejne buty to są już takie mniejsze. A nie, tu jeszcze mam też 21. Ja się zastanawiam, bo mógłbym mieć influence, ale ja kolejną na pewno będę brał wojskową ideę. W sumie powiem ci, też mam teraz dużo wojskowych punktów, bym mógł też brać właśnie wojskowo, więc nie wiem. Co można było za wojskowe punkty jeszcze zdobywać? Prowincje rozwijać, wiesz, bo im wyższe masz prowincje, tym szybciej będzie się ten technologia w nich rozprzestrzeniała. Aha. Ale też legitimacy mogę, widzę, zdobyć. Tak, mniej. Też możesz zwiększyć legitimacy. To sobie dam z dwa razy chyba. Za 100 punktów chyba jest zwiększenie, tak, nie? Tak. Raz. Ale fast się wkurwi. Czemu? Bo go totalnie odetnę, no. A, to w sumie dobrze. Okej, mam pierwszy bunt. O, akurat wybuchł tam, gdzie stałem. Ale bez minusu. No dobrze. Tak, akurat go zjadę, wiesz, to był ten większy. Będzie jeszcze jeden taki duży bunt.
No nie, wiesz, ja muszę teraz manpowera bardzo odzyskać. Bo byłem naprawdę na minusie ostrym. On walczy w ogóle? Walczy z kimś. Kim? W cesarstwie się wbił, wiesz? Prusik i Wurzburg, czyli wojna, ale bez Austrii? Austria nie broni? Jak on to kurwa zrobił? Nie mam pojęcia. O, kilka razy to rozwalam, 1000 pomyłki u ciebie. 1000 najemników. Dobrze, to za chwilę odbił. Się w ordę będę musiał wbić. Dobra. To w sumie będę musiał zerwać ten Royal Merch, chyba że po prostu mi król umrze do tego czasu. I tyle. Aj, nie mogę się w tą ordę tutaj wbić, no trudno. Muszę im ozdobić fort najpierw. Czekaj, a jakbym ci wziął... Ty. Nie masz tutaj wolnego wojska, nie? Repus ma może koalicję na łeb. Może mieć. Pierdolić. Znaczy nie, trochę ma tutaj mi tak powyżej 50, ale nie jest tak dużo. Chociaż ma kilka. Prowencja, Burgundia, reszta. To już z Burgundią musimy złapać. Wtedy wypowiedzą mu wojnę koalicyjną. Hmm. Ale dużo ma tych, tak na granicy, co nie? Na razie nie może podbijać, o tak. Będzie stał i nic nie robił. No pewnie Anglię ostro pocisnął. Zdobył jedną prowincję w Anglii. Ale dobrze, że tak to zrobił. Mógł to zrobić znacznie lepiej. W jaki sposób? Jak tutaj są te państwa, Kornwalię, wypuścić wasala, no. Ewentualnie na tą Irlandię, bo Irlandia ma dość dużo punktów, tak czy siak. Aha, no tak. A jest bardzo droga w agresywną ekspansję również. Jak tam wypuściłby Lannister, czy cokolwiek, to by mógł odbijać to wszystko. Nice. I można to zdobyć za 25% agresywnej ekspansji, nie? Mhm. Gora Kundrul, który mi się skończył, kurde, też przydałoby się ich pocisnąć. Fuck. No ale najpierw Golden Orda. No ja tą kafę myślę, że niedługo też próbował, bo wiesz, tu będę miał przynajmniej złoto, to troszeczkę się odbije od dna. No. No to, bo tak, do tego wziąłeś ekonomiczne. Tak. I tu już będzie kafa pierwsza, ale też ma, widzę, będę też walczył z Elodią, która ma gwarantowaną niepodległość od Etiopii, ale to w sumie jak zatrugię kafę, to wtedy i tak dupa Elodia nie odpowie, co? Raczej Etiopia nie odpowie. Mhm. Plus. Dobra, 12 tysięcy buntowników, tylko że ze wzgórzach, prawda? Tak, w górach, kurde. A może ścisnę, 20 tysięcy idzie tamto. Powinno być. Ja mam pożyczkę jeszcze jedną. Ja tutaj poprawiam relacje z tymi państwami dookoła, żeby mi w koalicję nie weszły. No, u mnie tam nie wejdą, bo jak mam stoło sojusz, to... Nie sądzę. W sumie to też na Jemen się teraz bym mógł wbijać. Wiesz, koniec odcinka. Tak? Tak. Według naszych ustaleń, więc dzięki wam, nasi kochani widzowie, za dzisiejszy odcinek. Tak, jak wam się podobało, możecie zawsze zostawić lajka. No i pamiętajcie, żeby też wpaść do naszych tutaj wrogów i dać im. Tak. No niech będzie, że też lajka. No. Powiedzmy. Na zachętę, żeby chcieli nagrywać z nami jeszcze. Dobra, to co, pa, na razie.